Servus świat, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na taką krótką, jednodniową wyprawę rowerową. Jak widać, dzisiaj jest typowo jesienna aura. Wiadomo, jak to jest, czasami się po prostu nie chce ruszyć z domu. Tym bardziej, że dzisiaj jest niedziela, wstałem o 6 rano, było jeszcze ciemno. Wyjrzałem przez okno i właśnie była taka mżawka. Widziałem takie przelotne opady deszczu, widziałem, że jest mokro na zewnątrz. Miałem po prostu takie głupie myśli, żeby zrezygnować i wmówić sobie, że budzik mi nie zadzwonił, ale jakoś się zmobilizowałem i wyruszyłem. A początek mojej wyprawy zaczął się w Legionowie. Do Legionowa dojechałem SKM numer 3. Teraz jestem w miejscowości Wieliszew. Niedaleko jest jezioro Zegrzyńskie i rzeka Narew, do której będę się kierował. I tam spróbuję znaleźć jakieś miejsce i przenocować dzisiaj nad rzeką. No i zobaczymy, jak dzisiaj siądzie ta wyprawa, bo pogoda jest naprawdę w kratkę. Temperatura teraz to jest około 6-7 stopni, ale dzisiaj ma temperatura nie przekroczyć 10 stopni, także to będzie dosyć chłodno i wilgotno. Tutaj muszę przyznać szczerze, że jeszcze w tych stronach nie byłem, tak turystycznie. Tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ładnych miejsc, gdzie warto się zatrzymać. Tak niedaleko od Warszawy, a jest naprawdę bardzo ładnie. Ok, w ten sposób dojechałem do wału przeciwpowodziowego. Teraz będę jechał wzdłuż Narwi, ale w kierunku jeziora Zegrzyńskiego. Tam przejadę sobie przez most na drugą stronę Narwi. No i dalej zobaczymy. Nie mam jakiegoś konkretnego planu. Dopiero siadło 10 km trasy, także nie ma pośpiechu. Teraz delikatnie zmieniłem kurs, przyjechałem do takiej starej opuszczonej przystani w miejscowości Zegrze. No i rzeczywiście miejsce jest dość zdewastowane, ale wieje bardzo mocny wiatr. Obrałem taką taktykę jazdy, że po prostu robię często przerwy, żeby się nie zagrzać. Mam na sobie softshell. Najgorzej tak naprawdę było zacząć jazdę, ale teraz już jakby się przystosowałem do tych warunków i zahartowałem, także jest już o niebo lepiej. I takich tras długodystansowych jeszcze nie robiłem w takich sezonach właśnie jesienno-zimowych, także no muszę też tutaj nauczyć się wielu rzeczy, a tymczasem jadę dalej. Muszę znaleźć jakiś sklep, bo dzisiaj mam zamiar zjeść burgery, ale zapomniałem bułek z domu, także będzie akcja zakupu bułek. Nie wiem, może znajdę jakiś sklep, bo jest niedziela niehandlowa, a jak nie, to coś wymyślę. Okej, teraz zrobiłem sobie taką krótką przerwę na przystanku, bo się trochę zacząłem przegrzewać, tak żeby się ostudzić. Zdjąłem sobie softshell, ale no jednocześnie nie jest mi jakoś bardzo zimno teraz, ale jednak no, jest takie uczucie tego chłodu, jak się jedzie.
I nie wiem, co jest lepsze, czy jechać właśnie w kurtce i się przegrzewać, czy jechać tak na chłodno, no i momentami trochę marznąć, bo to uczucie zimna to jeszcze potęguje wiatr, który teraz wieje. Obecnie jest 10 stopni na liczniku, także no jest dosyć chłodno. Udało się zdobyć bułki, zjem jakiegoś kabanosa, zjem coś słodkiego jeszcze i lecę dalej. No a teraz dojechałem do takiego miejsca, które się nazywa Stopień Wodny Dębę. Po mojej lewej jest Zalew Zegrzyński, a tędy dalej płynie sobie rzeka Narew. Naprawdę z tej perspektywy wygląda na taką dziką rzekę. I tutaj właśnie na tym etapie, na tym moście muszę podjąć decyzję, którym brzegiem Narwi będę chciał jechać, czy tą lewą, czy prawą stroną. Z tego co widziałem na mapie, to ta lewa strona jest bardziej taka, nazwijmy to dzika i bardziej obiecująca, jeżeli chodzi o znalezienie odpowiedniego miejsca na biwak. Kilkaset metrów w tamtą stronę jest taki mały wodospad, on się ciągnie przez całą szerokość Narwi. Ależ tu wieje na tej damie. No i właśnie przez tą damę sobie Narew dalej leci do Wisły. Jak widzicie, ze stopnia wodnego jest rzut beretem na taki cypelek tutaj. To się nazywa Hel. Taki lokalny Hel gminy Wieliszew. No i wszystko racja. Bardzo malownicze miejsce. Może niekoniecznie z tamtej strony, bo tam jest ten stopień wodny. Ale jak się rozejrzymy tutaj dookoła, tam w stronę jeziora Zegrzyńskiego, no to jest bardzo ładnie. Na pewno przy takiej słonecznej pogodzie to miejsce ma swój urok, szczególnie teraz, gdy już ta jesień nadaje się we znaki i już właśnie widać te ładne kolory na drzewach, czyli jest tak jak trzeba. Szkoda, że nie nadawali na dzisiaj ładnej pogody, bo wziąłbym drona. No na pewno byłoby tutaj co złapać. A teraz właśnie dojechałem do tego wodospadu, który wam pokazywałem z tej zapory wodnej. Wodospad sam w sobie nie jest wysoki, ale jest no, szeroki, przez całą szerokość korytarz rzeki tutaj przebiega. Że robi to wrażenie, no, huk przy tym niesamowity. I widać, jak woda właśnie z tej strony jest taka gładka, jakby po stole, tak, tutaj płynęła. A tutaj właśnie z tej strony jest taka właśnie zburzona, pofałdowana. Fajnie to wygląda. Teraz znalazłem się nad samym brzegiem Narwi. Sytuacja wygląda tak, że jest już po godzinie 15, także pomału będę szukał miejsca, żeby tutaj założyć obóz. I problem polega na tym, że jest tutaj bardzo dużo wędkarzy, także też będę musiał naprawdę dobrze się schować, bo nie chcę, żeby ktoś mnie widział. Ale się bardzo, bardzo wieje, także też chcę się już położyć i też chcę już odpocząć. Na liczniku mam przejechane niecałe 50 km, także po takiej długiej przerwie, to także tak jest spoko w takich warunkach. Chociaż moim priorytetem to nie było zrobienie dużego dystansu, tylko właśnie eksploracja bardziej tych lokalnych terenów tutaj. Mam nadzieję, że tutaj mikrofon wytłumi ten wiatr, ale nie mam na to wpływu po prostu. No, w porządku, także wygląda na to, że znalazłem jakieś w miarę przyzwoite miejsce na biwak na dzisiejszą noc. No nie jest to idealne miejsce, bo inaczej to sobie wyobrażałem. Po pierwsze, chciałem spędzić noc nad rzeką. Ale z dwóch przyczyn się nie udało. Po pierwsze, ostatnio dosyć mocno popadało, także Narew wylała. Mała, także ten brzeg był zalany i po prostu no, to nie wchodzi w grę. A drugi problem ze znalezieniem miejsca to bardzo dużo wędkarzy. Nawet się nie spodziewałem. Takie biwakowanie już dla mnie nie wchodzi w grę, bo nie lubię być jakoś wcześniej zauważony, bo czuję się nieswojo wtedy. Przy tym drzewie zastosowałem węzeł ratowniczy. On jest bardzo prosty, także dam też link do nauki właśnie tego typu węzłów.
I to właśnie taki zwykły patyczek jest sadzony. Bardzo fajnie trzyma. A z tej strony jest to węzeł łapacz. Też jest bardzo prosty w wykonaniu, tylko jak ma się dużo sznurka, to trochę ciężko się przewleka. Ten węzeł jest bardzo efektywny. I działa w taki sposób. Jak chcę sobie naprężyć linkę, to po prostu pociągam. Ona tutaj jak jest napięta, to pod wpływem tarcia ona już się nie przesunie. To mniej więcej działa jak łupis link w hamaku. Linka jest fajnie napięta. I właśnie dzisiaj chcę bardzo nisko rozłożyć tarpa, bo tutaj no widziałem niestety kilka osób. No podejrzewam, że mnie też widziały, tylko teraz już po prostu ten las jest za mały, żeby cokolwiek innego znaleźć. W porządku, skrzynienie gotowe, zrobione tak naprawdę na szybkości w 5 minut. Głównym założeniem było to, że miało być nisko, bo właśnie jestem dodatkowo w takim dole, także wydaje mi się, że z poziomu gruntu nie powinienem być aż tak widoczny. Jeszcze poczekam chwilę z ogniskiem. Bardzo szybko zrobiło się ciemno. Teraz przygotowałem sobie podpałkę. Tutaj było dużo takiej suchej sosny, także też sobie zrobiłem z tego strużyny. Postaram się szybko rozpalić ogień, dzisiaj też za pomocą krzesiwa, nie mam zapalniczki przy sobie, a chciałbym to zrobić jak najszybciej, dlatego posłużę się takim ręcznikiem po prostu do wycierania rąk. Głównie chodzi mi o to, żeby jak najszybciej zgasić światło i nie rzucać się w oczy i szybko przygotować coś do jedzenia, bo już naprawdę zgłodniałem. W porządku, bardzo ładnie się rozpaliło, także będę smażył burgery teraz. Czas na gorącą kawę z jakimś batonikiem, tak żeby podnieść morale, już będzie wszystko. Kawka się zaparzyła, także za cały dzień to się należało. Wasze zdrowie. Nie odczuwam jakiegoś niepokoju i tak dalej, bo tyle nocek miałem już z Michałem i jestem jakby przyzwyczajony już do tych dźwięków lasu. Wiem, czego można się spodziewać. Tylko bardziej niepokoi mnie to, że prawdopodobnie kilka osób mnie tutaj widziało i po prostu plan jest taki, że rano wstaję najwcześniej jak się da, gdy tylko zacznie świtać, pakuję mandżur. W międzyczasie przygotuję sobie na szybko śniadanie i po prostu wyruszę, tak żeby tutaj żaden grzybiarz mnie nie spotkał. Chociaż będzie poniedziałek rano, to nie wiem, czy ktoś będzie w lesie. Będę spał w podobnym systemie do tego, który był w ostatnim filmiku, czyli ta mata z Decathlonu. Śpiwór Fjordnisen i otul od lesowika, tak żeby się dogrzać jeszcze. Chodzi o to, że temperatura może spaść do około 4, może 3 stopni w nocy. Także wolałem się zabezpieczyć, żeby mnie nie przepizgało. Zawsze przed snem lubię sobie nałożyć świeżą bieliznę. Także teraz mam taki zimowy Thermoactive Foto Under Armour. I bardzo lubię też sobie skarpetki po całym dniu wysiłku zmienić. Oczywiście mycie zębów. I to tyle z takiej higieny osobistej. Rower rzuciłem tutaj za mną. Kierownica jest pod tarpem, także niczym go nie zabezpieczałem. Pozdejmowałem sakwę, bo zaczęło padać, nie chciałem, żeby mi tam inne jakieś drobiazgi poprzemakały. Jutro to wszystko pozakładam na nowo. No i tyle, także widzimy się rano. Cześć, ja już stałem. Jest godzina 7, ale jest jeszcze dosyć ciemno. I taki system spania z materacem, tym letnim śpiworem i otulem naprawdę daje radę, bo było mi gorąco w nocy.
i teraz jest naprawdę bardzo sympatycznie, tylko przede mną taki najgorszy moment wyjścia i ubrania się. Jeszcze jak się położyłem, to z 2 godzinki popadało, także pewnie jest mokro. Obóz nietknięty, roweru nikt nie ukradł, nie zgwałcili, także tak można biwakować. W porządku, jeżeli chodzi o biwak, to by było na tyle, nie ma śladu po obozie, także można jechać. Chciałbym dobić do 100, na liczniku mamy 55 km, także dalszą część trasy przejadę sobie sam. Tam po drodze do Warszawy też nie ma nic ciekawego. Właśnie jestem miło zaskoczony, ale jest dużo bardzo ładnych miejsc do zobaczenia i rower daje tą możliwość, że po prostu można wjechać w te miejsca, gdzie jadąc samochodem, no po prostu nie zwrócimy na to uwagi. I z takiego wyjazdu można dużo, dużo więcej wycisnąć. I właśnie jeżeli miałbym wyciągnąć wnioski z tego wyjazdu, to sam wyjazd był ok, tylko bardziej chodzi mi o odpowiednie miejsce do spania. Ale to był kolejny błąd, jaki popełniłem, bo zrobiłem trochę za słabe rozeznanie terenu. Nie uwzględniłem kilku rzeczy. Ale to właśnie o to chodzi, żeby wyciągnąć wnioski. I to by było na tyle w tym filmie. Oczywiście jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Jak macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie je w komentarzach, ja na wszystkie komentarze odpowiadam. No i żegnam się z Wami z tego miejsca, jadę już do domu. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, cześć!